Dobry, serdecznie witam w kwadrancie z edukacją. Dzisiaj pokażę, jak stworzyć medale na każdą okazję. Mam tutaj na myśli medale np. z okazji dnia matki, czyli medale super mamy, supertaty, czy też np. medale z okazji ukończenia przedszkola, z okazji ukończenia klasy pierwszej, czy klasy ósmej, ale także z innych okazji, np. przyjaciel przyrody. Jestem ciekawa, czy jesteście zainteresowani tworzeniem takich medali i czy macie jakieś pomysły na medal. Jeżeli podacie mi jakiś temat, z jakiej okazji chcielibyście taki medal okolicznościowy przygotować, to możemy wspólnie właśnie tutaj na ekranie taki medal stworzyć. Jestem też ciekawa, czy tworzycie takie medale i czy wiecie, że już teraz możemy w kanwie właśnie wykorzystać taką funkcję zakrzywiania tekstu i już bez problemu, nie tak jak kiedyś w Wordzie tworzyłam kilka na prze, dobrych minut, może nie minut, a nawet i godziny, schodziło, żeby porządny medal przygotować. Natomiast teraz możemy zrobić taki medal w kilka chwil. Oczywiście mam na myśli medal papierowy, który wydrukujemy. Serdecznie witam wszystkich jeszcze raz i zaraz już przechodzimy do tworzenia medalu. Medal dla mistrza edukacji. Zdalnej edukacji, tak? Medal pasowania na czytelnika proponujecie? No właśnie, na przykład na czytelnika świetnie. Zakończenia drugiej klasy, za edukację zdalna. Dobrze, to w takim, razie, w takim razie już przejdę do kanwy. Momencik się tylko przełączę. I ja tutaj zaczęłam przed nagraniem, zaczęłam sobie takie elementy tutaj wklejać i próbować tworzyć jakieś. Takie medale, na przykład z okazji ukończenia przedszkola, czy Przyjaciel Przyrody, czy takie bardziej ogólne, czy, czy dla mamy, tak? Na przykład Najlepsza Mama na świecie. Zaczęłam sobie takie elementy tworzyć, ale zanim zaczniemy takie medale tworzyć, to um, trzeba by się zastanowić, czy zależy nam na takim medalu, który będziemy drukować na przykład na kolorowym papierze, czy chcemy stworzyć medal który od razu już będzie miał taki kolor, jaki my chcemy. Ja kiedyś tworzyłam na przykład właśnie medal, który miał jakieś tam tylko czarne czy brązowe elementy, tak jak na przykład coś podobnego, bo tu jest właściwie na srebrno, tak jak tutaj ta Julia, że było mało tych elementów i wydrukowane zostały te medale na kartce złotej. I był naprawdę bardzo fajny, wyszedł bardzo fajny medal. Ja tutaj pokazuję dosyć małe te medale, takie, że się mieści 6 na stronie, bo jak tutaj sobie zmniejszymy dokument, to mieści się 6 na stronie, ale możemy oczywiście stworzyć medal taki yy, duży, powiedzmy na pół kartki yy, A4. I teraz jak spojrzycie tutaj właśnie jeszcze na te inne medale to większość z nich możemy wydrukować na kolorowej kartce, bo one są tutaj przezroczyste, natomiast np. Na tutaj ten z ma już swoje własne tło, czyli tutaj pójdzie na to sporo tuszu, no ale teraz zastanówmy się na czym nam zależy, bo jeżeli wydrukujemy na zwykłej technicznej kartce, czy lekko nabłyszczanej, to, to też jest na pewno ta, papier tańszy niż kupowanie papieru na przykład właśnie złotego, bo taki papier jest dosyć drogi. Więc musimy przeliczyć, jaki mamy tusz. I teraz ja tutaj mam przody tych medali i jeszcze trzeba sobie powiedzieć, że drukowanie dwustronne jest bardzo trudne. Mi się właśnie kiedyś udało, że ład, dość ładnie się zgrywało, ale trzeba bardzo dobrze znać też swoją drukarkę. Ja tutaj mam ustawione marginesy, za chwilę pokażę też, jak to zrobić. I musimy znać drukarkę, musimy wiedzieć, jak drukuje. Ja miałam taką drukarkę najzwyklejszą i bardzo fajnie drukowała. Teraz mam nową, która była droższa. Jestem niezadowolona, ponieważ zupełnie nie mogę się połapać właśnie w jej drukowaniu. Miała być dwustronna, okazuje się, że gniecie kartki. No, nie będę wam się żalić. I teraz zaczniemy właśnie od tego, jak zacząć takie medale. Tworzyć. Mogą je tworzyć naprawdę osoby, które w kanwie mało pracują, bo nie jest to bardzo trudne. Przejdę na główną stronę, czyli jesteśmy w kanwie. Ja tutaj włączyłam profil taki kanwy edu, ale w bezpłatnej kanwie również taki medal się da przygotować. Może będzie mniej elementów i nie wszystkie będą takie fajne. Dlatego też jeżeli ktoś jeszcze nie ma kanwy z edukacją to zapraszam na stronę Szkolne Inspiracje, tam macie artykuł na temat tego jak do kanwy się zapisać tej edu, jak otrzymać takie konto. Więc przechodzimy do tej głównej strony. mogę wybrać arkusz albo po prostu wpisuję sobie tutaj A4 i wybieram dokument A4, bo ja tutaj będę tworzyć na pustym szablonie, czyli pusty projekt. Bo oczywiście chcę sobie od razu rozplanować na kartce 4, no bo każdy z nas drukuje raczej takie medale na kartce 4, więc lepiej od razu już taki dokument mieć przygotowany właśnie w tym rozmiarze. I teraz, tak jak widzieliście, tutaj ja miałam takie linie przygotowane, prawda? Jeżeli domyślnie, jeżeli chcemy sobie łatwiej, żeby to nam łatwiej się układały te medale, to tutaj w pliki, jak wejdziemy, możemy kliknąć, pokaż marginesy, ale wtedy te marginesy domyślnie są więcej niż 1 cm. Dlatego też tutaj na dole możemy sobie powiększyć i zobaczyć, bo ja tu mam też włączone linijki i prowadnice, więc te marginesy nie polecam, bo to za szeroko, za daleko. Więc marginesy wyłączę. I tutaj, jak wejdziemy w, pliki, w plik, to jeszcze możemy włączyć linijki. I prowadnice, Ja teraz wyłączyłam i teraz zobaczcie tutaj, nigdzie nie mam żadnych linijek, żadnych prowadnic, więc teraz włączę linijki i włączę prowadnicę. Teraz po bokach mam właśnie takie linijki, i one mi mogą pozwolić taki ustawić margines do drukarki, czyli możemy sprawdzić, jaki margines jest nam potrzebny, yy, i ustawić sobie właśnie w ten sposób. Zjeżdżam w ten sposób, zobaczcie taką linię. Ta linia będzie niewidoczna na druku, to jest tylko linia do. Podglądu, czyli ustawiam sobie tutaj z lewej strony na jedynkę, a tutaj przechodzę sobie i tutaj też ustawiam na jedynkę, i już mam jeden, wyświetliło się, że 1 cm. Jeszcze jedną linię, tutaj wiem, że jest 210, bo przecież kartka 4 ma 210, więc ustawię sobie tutaj na 20, więc będę też miała centymetr Natomiast tutaj na dole, jeśli chodzi o dół, tak. To zjadę sobie na dół i tutaj sobie zjadę. Wiemy, że kartka A4 ma 29,7, więc muszę mieć 28,7 i też będę miała centymetr. Te linie, tak jak mówiłam, one są niewidoczne. Nie musicie ich ustawiać. Ja tylko pokazuję, tak przy okazji, wam jakieś funkcje, które się przydadzą. I myślę, że tutaj. To Wam pomoże. I teraz y, niektórzy tutaj pytali, jak zrobić, żeby właśnie medal był z tłem, czyli ten medal, który ja tutaj pokazywałam, na przykład z tą sową, jak zrobić, żeby to był już taki y, cieniowany, ładny medal y, i drukujemy od razu na białej kartce. Więc pokażę i taki, i taki. Wchodzimy sobie w elementy. W elementach możemy znaleźć wszystko. Nie polecam oczywiście przeglądania wszystkich tych zakładek. Najłatwiej szukać tego przez lupkę. I tutaj sobie, jeżeli wpiszemy sobie słowo medal, to spójrzcie, tych medali mamy mnóstwo, ale no ktoś powie mnie nie interesuje medal, który będzie miał wstążkę. Chyba, że interesuje więc możemy wybrać taki medal też z wstążką. Zresztą bardzo fajnie wygląda. Tylko też nie wiemy, jak to po wycięciu będzie wyglądało, więc możemy sobie też z wstążką wybrać. Ale też szukamy. O, zobaczcie, mam tutaj ten, który ja miałam. Albo podobny, tylko bez, ym, bez tego wieńca laurowego. To już tutaj macie dwa. Tutaj macie następny. Proszę bardzo, taki. Szukamy dalej. Coś takiego. Szukamy dalej. Możemy też, nie muszą być zaraz złote, wszystkie, tak? Więc mogę sobie wybrać coś takiego. No, ale to jest zwykłe koło, po prostu tutaj, z wklejonym takim tym miejscem. No, tutaj mamy coś takiego. Wiem, że gdzieś były jeszcze jakieś takiego innego kształtu. I były też jakieś takie bardziej kolorowe. No, trzeba to tutaj dokładnie sobie przejrzeć. Zobaczcie, tego mamy dosyć dużo i na pewno jakiś okrągły medal. Wam się przyda. Więc ja teraz tutaj może te na razie wykasuję, pozostawię te dwa, żeby Wam pokazać jak jest z wieńcem jak jest bez wieńca i teraz ja już wypraktykowałam, że jeżeli sobie zrobiłam teraz te marginesy, to najlepiej, żeby to koło miało 9 cm, więc tutaj sobie ustawiam równiutko, widzicie tak w tym przecięciu. I teraz, jak będę powiększać, pojawia mi się taki czarny, taki czarny prostokąt, i tutaj mi się pojawia rozmiar. I teraz próbuję tak ustawić, żeby miała szerokość 9 i wysokość 9. Wówczas zmieszczą mi się trzy medale. I podobnie teraz, jeżeli będę robiła jednakowa, no to wystarczy, że oczywiście na sam koniec już sobie skopiuję, tak? Więc to na koniec skopiujemy, a teraz ten sam też ustawię, powiedzmy przód i tył może być, tak? I też od tej strony ustawiam sobie 9. Tutaj staram się, żeby to ładnie się pokazały te prowadnice i linijki. I zobaczcie, mam pięknie ustawione równiutko, więc do druku, w razie czego z drugiej strony będzie łatwo ustawić. Ja proponuję, jeżeli ktoś chce dwustronnie, żeby druga strona medalu była bez obwódki. I wtedy yy, to wyjdzie, tak? Jeżeli nie będzie miał medal obwódki, tylko zwykłe narysowane koło. Jeszcze raz pokażę tutaj te prowadnice, tak? Klikam, żeby były prowadnice. Jeżeli jestem ptaszek, to one są ustawione, i teraz musi się pojawić taka strzałeczka. Tych prowadnic mogę mieć więcej, tak? Musi się pojawić taka strzałeczka. Tak samo tutaj od, od góry, tylko od góry mogę sobie to ustawiać w ten sposób, tak? Także proszę, proszę próbować. I napiszcie, może na czacie, bo ktoś tam nie słyszy, żeby odświeżyć po prostu stronę, i myślę, że będzie słychać. Bo, bo jeżeli pozostałe osoby słyszą, to myślę, że wszystko jest w porządku. I teraz, co dalej z tym medalem? Oczywiście, jak sobie tutaj pracuję, najpierw nad jednym medalem, który chcę potem kopiować, warto zobaczyć. Teraz jest fajna już funkcja, że tutaj w kanwie, że mogę sobie powiększyć nawet więcej niż 100%, i mogę sobie na takim większym elemencie, będzie mi na pewno łatwiej pracować. No i teraz było też na przykład coś z patriotą, był, była edukacja, zda, mistrz edukacji zdalnej, no może być i mistrz edukacji zdalnej, więc zacznę sobie może co by tutaj mogło w środku być, więc mogłoby być na pewno coś takiego na przykład, ale jeżeli chcecie coś konkretnego znaleźć, tutaj możemy jedynkę na przykład wstawić, o nawet mi się spodobało, może niech zostanie, wydaje mi się, że to pasuje. I teraz wchodzimy sobie w tekst. No, i tutaj powiedzmy, wybiorę ten na razie podtytuł. I tutaj sobie, albo jakąś ładną, ładną jedynkę mogę znaleźć. Po prostu tutaj, wpisując jeden, też mogę ładne znaleźć. Więc zaraz pokażę jeszcze drugim, drugą opcję. Tutaj strzałkami mogę sobie też przesuwać, jeżeli to mi się nie, nie chce jak tak jak trzeba, to mogę też strzałkami, ale widzę, że tutaj troszeczkę ta jedynkę to trudno jest ustawić. No i teraz to z tym tekstem zakrzywionym. Ym, mogę oczywiście tu troszeczkę powiększyć sobie tą może tą jedynkę, żeby ona jednak była większa. No i teraz jak zakrzywić tekst? Ym, może weźmy sobie ten podklikam sobie na przykład pod tytuł. I na razie napiszemy na prostym. Zakrzywimy za chwilę. Mistrz edukacji zdalnej. Może zrobimy kapitalikami. Mistrz edukacji zdalnej. I teraz prosta sprawa. Za chwilę mamy gotowy medal. Klikam w efekty. I tutaj mamy zakrzywienie, zakrzywienie tekstu. I teraz ktoś powie, no tak, ale to nie takie zakrzywienie, bo mi tu nie pasuje, więc ja tutaj sobie, zobaczcie, mogę zakrzywiać w obydwie strony. Tak, mogę też przedłużyć y, ten tekst mieć wokół nawet. O, teraz mi się mniej więcej wydaje udało. Jeżeli, nie, jeżeli jeszcze nie wydaje mi się, że nie, no to oczywiście tutaj próbuję y, dopasować. Nie wiem, czemu mi teraz tak drży chyba w czasie tej y, transmisji. Słuchajcie, bo tak jak robiłam bez transmisji, to mi tu nic nie drżało. Nie wiem, czy widzicie, jak mi to drży, więc ja zostawię tak jak jest, ale jak będziecie normalnie robić, to Wam nic nie będzie drżało. I już mam mistrz edukacji zdalnej. Teraz tutaj sobie jeszcze zapomniałam. Teraz, jeżeli jest, chcę sobie, zobaczcie, bo to mi jeździ, więc jeżeli chcę, żeby mi nie jeździło, to sobie zakutkuję, żeby mi ten spód nie jeździł, i teraz mogę sobie tutaj to zgrupować, jakby tak złączyć troszeczkę wyżej. No, i tutaj pod spodem mogę na przykład dodać sobie jakiś ym, na przykład miasto, tak? I powiedzmy, że to ja sobie tutaj to skopiuję. No i tutaj teraz będzie w drugą stronę zakrzywienie, więc tak zrobimy. Yy, ale jeszcze za chwilę dopasuję, tylko najpierw na prostym muszę to zmienić. Czyli na przykład Warszawa, ja nie mieszkam w Warszawie, ale niech już będzie Warszawa. Zapomniałam, że mam kapiteli, Warszawa 2021. I jeżeli wyskoczyło mi pod spód, to, to muszę oczywiście tekst rozszerzyć. Teraz się nie chce. A, nie, będzie wszystko dobrze. I już mam. Zobaczcie, jeżeli chciałabym zmienić ten kolor tekstu, to tutaj oczywiście mogę ten tekst dopasować. Czasami się wyświetla kolor dokumentów, ale tu niestety mi się nie wyświetla żaden złoty tekst. Ale myślę, że zobaczcie, w kilka chwil. Myślę, że. Że, że ten medal nie wyszedł mi tak źle. Jeszcze raz pokażę, jak zablokować. Teraz mogę odblokować. Tutaj u góry z prawej strony jest kłódeczka, mogę ją zablokować i odblokować. Pamiętajcie, że jak zablokuję, to już nie będę mogła nic zrobić wtedy z tym elementem, tak? Także muszę go zawsze um, odblokować. I to samo mogę zrobić tutaj. Zobaczcie, to ja tutaj miałam właśnie, i tutaj wcisnęłam ten tekst. Już to tak może dobrze nie wygląda, bo ten tekst jest taki na siłę wciśnięty, prawda? Więc jeżeli. Oj, przepraszam się, przyłączyłam mnie tu gdzie trzeba. Więc nie muszę koniecznie wykorzystywać, ponieważ mam też taki gotowy wieniec laurowy. Teraz, jeżeli bym sobie to przekopiowała, sam, sam ten medal. To pokażę Wam jeszcze, gdzie znaleźć wieniec laurowy. Jeżeli wejdę w elementy i wpiszę tutaj wieniec laurowy. O, teraz mam, no nie szkodzi kapitaliki, zobaczcie, ile mi się tutaj pokazuje propozycji. Więc mogę sobie wybrać złoty do tego, co mi pasuje, ale jeżeli będę robiła w innych kolorach, czyli nie złote, na przykład, to tutaj zobaczcie, ten kolor będę mogła sobie dopasować, tak? Czyli jak sobie wybiorę taki wieniec w, niby w czarnym kolorze, to ja potem mogę go zmienić na inny kolor. Yy, I w zależności jaki wybiorę, tak. Tutaj mam nawet gotowy z takim pucharem, zobaczcie. Yy, więc mówię, kto komu nie zależy na, na drukowaniu, no to może ten akurat kolorystycznie może nie, pas, nie pasuje akurat do tego tła, więc trzeba by może coś tam dobrać. Ale on mo, mogło to by być gdzieś tam z tyłu, tak, na przykład. I tak naprawdę w no, dwie minutki mamy, ym, mamy gotowy, ym, gotowy jakiś medal. Jeszcze raz y, za chwilę pokażę to zakrzywienie tekstu, bo widzę, że tutaj jeszcze są problemy, więc jeszcze pokażę może na innym dyplomie. Więc tutaj wam pokazałam y, w ten sam sposób, możemy wcisnąć ten tekst. Ja go sobie może przekopiuję. W ten sam sposób możemy ten tekst wcisnąć tutaj. Y, tutaj ja go sobie tylko tak przekopiowałam. Ale mogę oczywiście go sobie tutaj zmniejszyć I teraz jak go zmniejszam, to zobaczcie, on mi wtedy nie pasuje, jeżeli ja zmniejszę. Więc ja sobie wchodzę w efekty i to zakrzywienie tutaj kombinuję tym zakrzywieniem. Tu na dole jest zakrzywienie i ja sobie tutaj kombinuję, jak to zakrzywić, żeby było dobrze. Powiem Wam, że no z tym zakrzywieniem teraz w tym momencie, nie wiem dlaczego, ale zawsze tak jest, że przy transmisji, no, nie chce mi tutaj działać to zakrzywienie, ale to dobrze działa, normalnie. Teraz nie wiem dlaczego tu próbuję, i widzicie, jest mi trochę ciężko zakrzywić, więc po prostu mogę normalnie na prosto napisać tekst i potem go zakrzywić. Albo w prawo, jeżeli w dół, to w lewo, jeżeli chcę na górze zakrzywić, to w prawo. Musi być też na dół. Teraz jeżeli napiszę jeszcze raz tutaj, żeby Wam udowodnić, że to działa, więc jeszcze raz napiszę tutaj Warszawa, tak? Warszawa 2, albo gratulacje na przykład na, na dole może być. Może z wielkiej litery. Gratulacje. Ja to mogę zakrzywić sobie tutaj, tak? Wcale nie na tym medalu. I potem przesunąć. Więc jeszcze raz klikam w efekty, i tu na dole, jak kliknę zakrzywienie, to muszę to kółeczko przekrzywić w drugą stronę, w lewo poza ten środkowy, tak? I wtedy to tutaj będzie mi pasowało. Także tutaj, tak jak widzicie, mogę to zrobić też na, na gotowym i zawsze w elementach szukam to, co mi pasuje. Czyli jeżeli ja chcę tutaj na przykład uczeń, powiedzmy, tak? Uczeń, no to teraz tutaj mogę sobie tylko taki rysunkowy uczeń, tutaj może niekoniecznie będzie mi... Czy uczennica niekoniecznie do tej formy złotej będzie mi tutaj pasowało, ale jeżeli to nie zrobimy na formie złotej, no to myślę, że tutaj to będzie pasowało. No i teraz, jeżeli to pokazałam teraz takie, które mają tło, no ale teraz, jeżeli ja chcę stworzyć medal, który żeby nie marnować tuszu, a wydrukować na kolorowej kartce. No to oczywiście wchodzę również w elementy. Mogę wejść w kształty, albo piszę sobie po prostu koło. Mam tutaj też złote koła. Zobaczcie, także mogę też sobie wybrać koło. Przypominam, że jeżeli chcę mieć 3 na jednej kartce, no to 9 mniej więcej 9 cm szerokość i wysokość musi mieć, tak? Czyli sobie tutaj ustawiam. Dosyć blisko, ale oczywiście to koło nie musi być złote, tak? To koło nie musi być złote, to akurat się nie zmienia. Możemy wybrać po prostu sobie koło czarne, które możemy zmienić na każdy kolor, jaki chcemy. Możemy wybrać grubsze, możemy wybrać cieńsze. Tutaj już to zależy od naszej inwencji. No i mam tutaj już przygotowane koło, no i teraz. Ktoś chciał z okazji dnia ziemi. Zobaczcie, tu mi się Ziemia akurat pokazała. Wystarczy, że gdzieś tam damy na środek ziemię. Ten medal najlepiej robić, jeżeli nie chcemy mieć dużo kłopoty i naprawdę nie stracić czasu, to najlepiej robić jednostronny, tak? Natomiast jeżeli dwustronny, to jeszcze raz powtarzam. Na przykład, jeżeli tutaj zrobię taki medal, to drugie zrobię koło już jakby bez obwódki, czyli takie no w jednym kolorze, czyli dam sobie jakieś takie wydrukuję, mo mogę sobie zmienić na taki szarawy, taki bardziej szarawy, troszkę jeszcze bardziej szary, czyli taki jakiś jaśniutki, tak, y taki który mi się tam, nie no to wtedy trzeba by w ogóle bez, bez y ramkę, przepraszam, o właśnie, czyli jak będziemy drukować to po prostu ramka, ramkę zrobić sobie taką jakąś bardzo jasną, która będzie jakoś, tak powiedzmy, mało widoczna. Tutaj, zobaczcie ten puchar, są kolory zdjęć, i teraz mogę sobie złoty kolor tutaj też wybrać, biorąc te kolory zdjęć, ale to nie będzie taki typowo, typowo złoty. I teraz mam już gotowe koło, i wtedy mogę sobie znowu wpisać wieniec, ale przecież ja nie muszę tworzyć wieńca, bo teraz, jeżeli na przykład będę chciała, tak jak tutaj mam, jakiś medal dzielnego pierwszoklasisty, czy tam jakaś pamiątka ukończenia przedszkola, tak jak tutaj mam suwkę na przykład, więc już żadnego wieńca nie potrzebuję, to mogę sobie wybrać na jaki kolor chcę, nie tylko tu, mogę też tutaj wpisać kolor, na przykład kolor niebieski i będę miała palety, palety różne palety niebieskie, które do siebie będą pasowały, mogę z tego skorzystać, czyli wybrać sobie takie kolory, które będą do siebie pasowały, na przykład obwódkę taką, potem zrobię czyli paletę dziewiątą na przykład. No i teraz wchodzę w elementy i wpisuję sobie sowa. No i zobaczcie. O, taka ładna. Tutaj jest jeszcze fajniejsza. Tam była z taką e, gdzieś tu niżej, z taką kredeczką. To akurat podobna, ale no bo ja już nie szukam dalej, tak. I zobaczcie, tutaj oczywiście znowu sobie wstawię tylko tekst, który sobie gdzieś, gdzieś zakrzywię i mogę wydrukować na, na przykład na kartce, mogę sobie sprawdzić jaka, to, jak, jaka kartka byłaby fajna, bo teraz jak sobie wejdę na przykład w tło, tak, to tutaj mogę sobie wybrać jaki kolor pod spodem, no ten jest akurat brzydki, więc sobie wejdę i sprawdzam na jakim tle, tak, tutaj sobie mogę wpisać niebieski, tak jak wtedy i tą paletę dziewiątą wziąć. Wejdę w tą paletę dziewiątą i na przykład sobie taki kolor kartki podłożyć. I mogę sobie sprawdzić, jak to będzie wyglądało. I potem to tło wyłączę, ale sobie sprawdzę, jak, na jakiej kartce najlepiej wydrukować taki medal. Tak? Czyli sobie tą sowę przygotuję po prostu później. No to teraz, oj przepraszam, to dodałam stronę przy okazji, to teraz to, to tło w, zlikwiduję, tak, czyli z powrotem włączę białe. No i znów, tak, wybieram sobie tekst. Mogę też, jeżeli chcę, no to nie wiem, jaką czcionkę wybrać, mogę sobie skorzystać na przykład z czegoś takiego. I tutaj jak to, dwa razy kliknę. I tutaj jak macie ten tekst, to on tutaj ym, możemy go sobie rozgrupować. Kliknę rozgrupuj, odklikuję. I to małe wydrukuje. Teraz widzicie, mi się tutaj to psuje. O, bo nie zablokowałam, powinnam sobie zablokować, i teraz już mi się nie zepsuje. Jeżeli widzę, że jest fajna jakaś czcionka, tak, No to mogę sobie wcale nie muszę zakrzywiać tego tekstu, tak? Koniecznie. Albo mogę go zakrzywić jakoś trochę z boku. Też, czyli na przykład na przykład żegnaj szkoło, tak? Albo witaj szkoło. Oczywiście nie każda czcionka będzie pasowała. No i znów wchodzę sobie w efekty. Tu jeszcze mogę w ten sposób jakieś cienie zrobić, tak? No i zakrzywiam. Jeżeli chcę mniej, mogę gdzieś dać na przykład bardziej tak gdzieś z boczku tak, czyli tak naprawdę to nie muszę tradycyjnie robić, mogę sobie tutaj wymyśleć swój własny, mieć swój własny pomysł. Jeszcze raz pokażę jak grupować, bo jest pytanie, tak, czyli jeżeli ja już sobie zrobię ten medal i teraz chciałabym go ładnie przekopiować, to nie mogę mieć zablokowanego, muszę tutaj odblokować i Mogę bez grupowania tak po prostu wziąć i zaznaczyć. Tak myszką jadę i zaznaczam. Skopiuj tu po prawej stronie i przesunie mi się też. Lub, jeżeli chcę, jeszcze raz pokażę, to zaznaczyć i u góry grupuj, i wtedy już mi się to nie rozjedzie. Wtedy mogę to przesuwać i nic mi się z tym nie stanie. Tak? Więc y, przesuwanie elementów na dwa sposoby nie trzeba od razu grupować, bo teraz zobaczcie, jak to przesunę, to to mi zostanie. Widzicie? Także y, muszę zaznaczyć i mogę sobie właśnie zgrupować. Tylko, że tutaj źle zaznaczyłam, bo od razu mi się zaznaczyły inne elementy. Także zobaczcie, tutaj te, myślę, że te, o, akurat ten mistrz nauki zdalnej, widzieliście, zrobiłam to dosłownie w 2-3 minutki. Y, I naprawdę dla osób, które. Są początkujące. Jeżeli komuś nie wychodzi to zakrzywienie, no to po prostu zrobi sobie prosty, bo były też takie fajne szablony na prosty, na prosty medal. Jeżeli ktoś już naprawdę nie um, przygotowałam kiedyś takie szablony na dzień matki, i teraz postanowiłam je trochę odświeżyć i przygotowałam właśnie tutaj dodatkowe takie karty pracy na dzień matki, napisy jeszcze jedną pracę plastyczną takie teraz nie wiem tego nie będę miała w tej kanwie więc tutaj nie pokażę ale tutaj jak przybliżymy to może będzie widać o właśnie takie certyfikaty na, dla supermamy takie karty pracy do wypełnienia i taką właśnie tutaj pracę plastyczną i to wszystko można Albo za 15 zł, razem z e-bookiem, razem z pracami, które możecie sobie obejrzeć na takim flipbooku. O, tutaj, jak zrobimy sobie taki flipbook, to ja to już dawno kiedyś zrobiłam. Wiecie, czemu to jest fajne? Ja sama z tego korzystałam, sobie sama, dlatego, że jak to jest flipbook, ale normalnie to jest w PDF-ie. I jak mamy takie coś w komputerze, ja polecam Wam sobie zrobić też samemu, nie musicie korzystać z moich materiałów. To, jak mam to w komputerze, ja mam na przykład drukarkę w klasie teraz, to po prostu przed lekcją drukuję sobie szablony, na przykład czegoś tam, bo lubię też, jak robią dzieci same, ale szablon na przykład koła, no to ciężko, tak? Czy tam jakiegoś kwiatka i właśnie, czy na przykład lustereczka, szablon, tak? A pozostałe elementy dzieci robią sobie same, więc ja takie, takie w komputerze szablony bardzo lubię. Oczywiście teraz tego jest dużo. Wszędzie, więc jeżeli będziecie chcieli, no to bardzo proszę, możecie sobie skorzystać. I na koniec, bardzo proszę, czy macie jeszcze jakieś pytania? Patrzę tutaj, przewijam, bo na szczęście widzę. Tutaj Wam wkleję link do tych e-booków i link do kanwy. Ja kanwę uwielbiam. To jest mój konik. I rzeczywiście sporo rzeczy w kanwie tutaj robię, i też was zachęcam, żeby właśnie z kanwy skorzystać. Widzę, że jest jeszcze jedno pytanie, więc jeszcze raz wrócę. Pytajcie, póki jeszcze jesteśmy na antenie, jeszcze raz pokażę, jak ustawić linijkę, tak? Czyli, żeby to może było widać na pustym, to jeszcze raz. Włączę nowy, nowy dokument, żebyście dokładnie widzieli. Czyli otwieram pusty dokument i ja już mam tutaj domyślnie, mi się włączyły linijki, wyłączę te linijki i mam pusty dokument. I teraz wchodzę w plik i mam pokaż linijki. Klikam, pokaż linijki i pokaż prowadnicę. Tak, żeby to nie tylko były same linijki, ale żeby można było też tutaj ruszać te prowadnice. I tutaj wtedy, w tej chwili jest trochę za mały dokument, więc ja sobie go powiększę aż za mocno. Tak, na, chociaż na tyle procent. I wtedy, jak mam taki, zobaczcie, to tutaj mogę na jedynkę sobie nastawić. Tak, tak samo tu z boku tak ciągnę. I tu mogę sobie na jedynkę nastawić. W ten sposób. Jasia pisze, że nie może się do kanwy przekonać. No cóż, no na siłę nikogo nie przekonamy, ale naprawdę, jeżeli się troszeczkę otrzaskamy, to tak jak widzieliście, później to już nie sprawia kłopotu. Na początku trochę trzeba sobie poćwiczyć, a później to już, to już leci. Widzę, że pytań więcej nie ma. Nie wiem, dlaczego, Małgosiu, wychodzi ci zakrzywienie tekstu od końca tego nie wiem no trzeba by to potestować ja tutaj przecież za, zakrzywiłam na waszych oszach ten tekst jak wejdziemy w efekty to tu wyraźnie mogę w prawo i w lewo nim kręcić więc nie wiem dlaczego jest czytany od końca coś musiało się przekręcić no to w takim razie słuchajcie jeżeli jeżeli teraz tak jeszcze może taka ważna informacja już wiem, dlaczego Wam y, trzeba odblokować. Czyli jeżeli tu zablokujemy, zawsze trzeba odblokować. Też pamiętajcie, że jeżeli najpierw weźmiecie element, y, a później dopiero ja go rozgrupuję. Jeżeli najpierw weźmiecie element, a potem na przykład zrobicie ramkę i będziecie chcieli. Teraz akurat u mnie jest w porządku, i czasami nie mogę trafić na element albo nie mogę trafić na napis. To winą jest pozycja danego elementu, czyli chcę, żeby ta ramka, jak wejdziemy w pozycji, żeby ona była do tyłu. U mnie się już nie pali do tyłu, bo ona jest do, do tyłu, ale ja ją wezmę do przodu, żeby Wam pokazać. Teraz zobaczcie, ona jest z przodu i jak ja chcę wejść na sowę, nie mogę wejść na sowę, bo rusza mi się ta e, obwódka. Wystarczy wejść w pozycję i dać ją do tyłu, do tyłu. Teraz ona jest na spodzie. I teraz mogę ruszać elementami i robić wszelkiego rodzaju efekty. Jeżeli chcę zrobić tło biało-czerwone, to myślę, że wówczas musiałabym skorzystać, tego nie praktykowałam, nie wiem czy mi się uda, ale myślę, że wystarczy wziąć koło, które, jest, które będzie pomalowane. Tak. Tak powiem. I y, dwa takie koła by musiały być, albo je od razu zrobić y, później obwódkę wstawimy. Y, od razu zrobić na przykład czerwone. I y, y, mamy takie, taką funkcję przycinanie. I możemy przyciąć pół koła. No i teraz jeszcze raz koło jak wstawię. Y, to samo. Tak i powiększę je, od razu mogłam dwa takie same zrobić, tak, i teraz ono ma być białe, ale ha, bym chciała, żeby było z obwódką, to trzeba by wziąć takie koło z obwódką jakieś, tak, żeby było z obwódką, czyli takie musiałoby być koło, które ma o coś takiego, tylko to ma grubą linię. Trzeba by poszukać takie, które ma trochę chudszą tą linię. I tu zmienimy na jakiś taki. Na, na przykład to za gruba linia jest. Musiałaby być grubsza. Chudsze trzeba by znaleźć, tak? Jakieś koło. No i jest biało-czerwone. Coś takiego. Tak na szybko. Kolory dokumentów nie zawsze się pokazują. Nie w, kolory dokumentów, na przykład ten element, jak wejdziemy w inny element, to wtedy nam się pokażą. Na przykład jak wejdę w ten medal i będę chciała zmienić kolor tego medalu, to tutaj się pokazują kolory zdjęć tylko. Czyli jeżeli element jest zdjęciem, to się pokażą kolory. Jeżeli element nie jest zdjęciem, to raczej te kolory się nie pokażą, więc nie zawsze się pokażą. Czasami się pokazują, czasami nie. Dobrze. Widzę, że, że pytania chyba już się skończyły. W takim razie bardzo serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że podobają Wam się te medale. Ja, może ten, Mistrz Edukacji Zdalnej, te dwa medale wrzucę Wam. Do, jeżeli ktoś jest w klubie szkolnych Inspiracji, ma newsletter, to wrzucę na Padlet, żeby już one się nie zmarnowały. Bardzo Wam serdecznie dziękuję i do zobaczenia za tydzień.